przedsiębiorstwa, że najwięcej mikro i małych przedsiębiorstw prowadzonych w Europie przychodzi z Polski, od kobiet polskich. Że te polskie kobiety są takimi drożdżami napędowymi, drożdżami, które utrzymują Polskę w takim poziomie gospodarki, jaki nam się udaje utrzymać, że kryzys w Polsce nie jest taki tragiczny jak w innych krajach. Ofertę z tego salonu pani Dorota wciąż poszerza o zabiegi z wykorzystaniem sprzętu najwyższej jakości. Jeszcze 9 głosów zdobyła pani z Nowej Słupi, Barbara Mądzik. Pani Barbara od ponad 25 lat wraz z mężem z sukcesami zajmuje się branżą piekarniczą, cukierniczą. Jestem bardzo szczęśliwa. Ten wieczór jest dla mnie wyjątkowy. Statuetka będzie dla mnie wielką motywacją w dalszym działaniu. Chciałabym życzyć wszystkim kobietom, które brały dzisiaj tutaj udział, żeby również takie statuetki dostały i dla nich również była to motywacja.